Krótki film o Mazowszu. Widzisz Mazowsze? Droga, pole i drzewa, których wiatr dotyka. Słońce latem, deszcz jesienią. Leśną ścieżką zając zmyka. Na Mazowszu jest ciekawie. Płocku, Warce, Ciechanowie. Więc poznajmy je dziś wspólnie. O tym właśnie film opowie. Szerokiej drogi po wąskich torach. Urok starych pociągów. Kto go nie zna? U nas na Mazowszu jest miejsce, w którym można dowoli popatrzeć na stare lokomotywy i składy. To Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Tu dba się o staruszków emerytów ze stali, pogodnie witających kolejnych odwiedzających. Wita nas najstarszy parowóz, jaki mamy w Polsce. CT8 z 1882 roku. Jest drezyna, tak zwana bryka marszałka, którą Józef Piłsudski podróżował do Puszczy Białowieskiej. Jest i takie cudo. Drezyna przerobiona z samochodu marki Warszawa. Zresztą eksponatów jest mnóstwo. Stoją grzecznie na peronach, a piękny budynek stacji Sochaczew z 1937 roku dodaje tylko uroku całemu pejzażowi. A kiedyś podsycana gorliwą ręką palacza para rozlewała się piszczelami rur po kośćcu żelaznego olbrzyma. Popychała suwak, parła otłoki, pędziły koła. Gruchotały szyny, skrzypiały tryby, przerzucały się z trzaskiem dźwignie. To była jazda. My dziś też pojedziemy. Nasza lokomotywa dostojnie wytacza się z hangaru. To maszyna spalinowa na wąskie tory, popularny do dziś Rumun, czyli LXD2, wyprodukowany w Rumunii. Kierownikiem pociągu jest pan Wiesław Zabłocki, kolejarz z rodziny o kolejarskich tradycjach. Pasję i zawód przejął po ojcu i dziadku. O kolei wąskotorowej w Sochaczewie wie wszystko. Pracuje tu od 35 lat. Piękny kawałek służby i życia, prawda? Ruszamy o 10.30, zgodnie z rozkładem, jak w zegarku. Jeszcze bilety. Są? Poproszę. Pan Wiesław jest także konduktorem. W Sochaczewie przecinamy ulice miasta. Czasem trzeba zatrzymać ruch samochodowy. Niesamowite wrażenie. Nasza trasa liczy 18 km. Jedziemy ze średnią prędkością 15 km na godzinę, ale kiedyś taka jazda to dobry moment na wspomnienia. Sochaczewska kolej wąskotorowa za 4 lata obchodzić będzie stulecie. Początkowo służyła do przewozu drewna z Puszczy Kampinoskiej. Ale z czasem linię rozbudowano. Liczyła 32 km, miała 5 stacji i 9 przystanków osobowych. Stała się dla wielu mieszkańców tego regionu jedynym środkiem lokomocji. Dziś, kiedy Kampinos jest od wielu lat parkiem narodowym, kolejka służy turystom chcącym poznać jej historię i nasycić się krajobrazami za oknem. Za miastem spalone słońcem pola kukurydzy, pamiątka po tegorocznej suszy. Ale za stacją Tułowice krajobraz się zmienia. Robi się zielono. To znak, że Kampinos blisko. Po ponadgodzinnej jeździe docieramy do ostatniej stacji na trasie, Wilcze Tułowskie. Pasażerowie mogą teraz pospacerować po puszczy, poznać jej charakter, posłuchać śpiewu ptaków i poszukać ciszy. Do pana Wiesława i jego współpracowników należy natomiast zmiana czoła pociągu po to, żeby można było wrócić. We'll be right back.
A ci dwoje? Co tu robią? To państwo Anna i Marcin Błońscy z Nowego Polesia. Małżeństwo od tygodnia. Czy sesja fotograficzna na tle pociągu to dobra wróżba? Pewnie, że tak. To znaczy, że będą podróżować ze sobą przez życie tak długo, jak istnieje wąskotorowa sochaczewska kolejka. A może dłużej. Tego życzymy. I znowu jedziemy. A wagoniki turkocą. Jeszcze tylko postój w pełnych wrześniowego słońca Tułowicach. Tu kończył się kiedyś pierwszy odcinek trasy z Sochaczewa. Niedaleko płynie Łasica, wpadająca do Bzury. Kto chce, może zamoczyć nogi. Sochaczewie, niespodzianka. Nasz pociąg uroczyście wita Miejska Orkiestra Dęta o tradycjach kolejowych ze Zduńskiej Woli. Zapomnieliśmy, że 16 września to Dzień Maszynisty. Wszystkiego dobrego, panowie. Dziękujemy za przejazd. Szerokiej drogi po wąskich torach.